Jakiś czas temu skomentowałem wypowiedzi youtubera Maćka Pudełko, znanego z kanału Yellow Box. W filmie poruszyłem jego najbliższe wystąpienie na gali Live Game. Maciek tłumaczył, że jest to gala zorganizowana przez kogo innego niż kamerzysta, bo gdyby tak było, to nie brałby w niej udziału. Organizatorem jest pan Marcin Gilbert, który, jak Maciek określa, jest właścicielem federacji. Tymczasem podczas ostatnich transmisji na platformie YouTube w wykonaniu przez najważniejsze osoby w federacji Live Game, Łukasz Wawrzyniak, Marek Kruszek i główny organizator Marcin Gilbert, można śmiało wywnioskować, że poziom organizatora od samych włodarzy niczym się nie różni. Ty mi usunięsz z internetu, kim ty k***a jesteś, kurwa, kurwa, nie wiem, o takim księciem, k***a, nikt nie ma takiej k***a władzy, a ty k***a grubasie masz taką władzę, grubasie taką władzę, żeby wpierdolić kurwa trzy kebaby, kurwa, w najtańszym kurwa kieprze, taką masz władzę, grubasie za***a. Znaczy inaczej, a możesz mi obciągnąć k***a, jak schudniesz, to się na k***a, ale w sobie mogę ci wszędzie na tylko schudnij, kurwa. Ale wróćmy do Yellow Boxa. Bierzesz udział w federacji Live Game, lecz działasz dwutorowo, gdyż kasujesz lub ukrywasz film ze swojego kanału, w którym ogłaszasz swój udział. Halo Maćku, czy ty jednak się wycofujesz z federacji Live Game? A może jednak przemyślałeś i przejrzałeś na oczy? Czy teraz też wydasz oświadczenie, że kończysz z YouTube'em, po to by kontynuować swoje nieprzemyślane kroki? Alkohol, wyzwiska, wulgaryzmy, nienawiść i jeszcze wiele, wiele innych. I to wszystko na jednym kadrze wraz z resztkami, a w sumie już nie resztkami, godności. Hubert Węska, jeden z zawodników gali Highly, który zawalczył z Kubą Nowaczkiewiczem. Występował na kanale kamerzysty i stworzył coś podobnego do muzyki. Umrzesz synu, umrzesz synu! Podczas jednych wywiadów komentował nowe filmy kamerzysty i Kruszwila, zarzekając się, że jeszcze ma resztki godności i nie weźmie udziału w gali Live Game. Na pewno... Jest taka opcja, czy nie? Bo na pewno, nie wezmę udziału w Live Game, nie? To mam jeszcze jakieś tam resztki. Już oglądał? Nie wiem, mam jeszcze jakieś tam ostatnie resztki godności chyba w sobie, żeby tam się pokazywać, jakieś tam mi zostało, więc nie. Wy kłamiecie, proszę to skasować, was tu nie potrzeba, my nie potrzebujemy was tu, żebyście kłamali. Jak się okazuje, godności już nie ma kompletnie, gdyż jego resztki, jak widzimy na poniższym rysunku, zostały właśnie utracone. Jest nowym zawodnikiem Live Game. Czy wam już wszystkim do reszty odjebało? Rozumiem, większość tych pato influencerów i pato youtuberów, no ale Matusz Kubiszyn, Artur Słowiński-Kornik, Krzysztof Radzikowski, lista jest długa. A na jej końcu najbardziej prawilna osoba w internecie, czyli Denis Załęcki. Kurwa, no nie. Ale chwileczkę, a może część zawodników już nie jest aktualna? Może część zawodników już się wycofała z federacji, a jednak federacja wykorzystuje ich wizerunki do reklamowania organizacji? A może to wszystko nie jest prawda? A może to wszystko są kłamstwa, a może to są antyfakty? Lasucita, czyli jedna z wyrzuconych uczestniczek obozu Teamu X. Wcześniej prowadziła ich fanpage, a teraz sama organizuje swoje obozy, do których odnośnik strony nie działa. Działa? Nie działa? Czy działa, czy nie działa? Lecz niedziałająca strona nie jest powodem do publicznego płaczu. Aha, a może jednak? Aby zdobyć jeszcze większą liczbę odbiorców i to po 3 minutach od wielkiej rozpaczy, zamienić to wszystko w bystrego TikTokera, który potrafi wykorzystać emocje na swoich łatwowiernych i młodych widzach. Nikt nie działa, to nie jest niebieżne, naprawdę. Bo ja się staram nad tym obozem. Tyle miesięcy pracuję i w ogóle. A wy jeszcze mi napiszecie, że link nie działa, skoro link działa do obozu, no. Osób po live wybiorę, którym oddam obserwację, tylko ani każdy, kto będzie zostawiał obserwację tutaj, bo będzie się działo. Bo mi znów konto skasowali. Po raz siódmy raz skasowali mi konto, więc no, jest ósme konto teraz, więc no. Więc ani każdy zostawi obserwację, ani każdy w tym momencie zostawi obserwację. Niesamowite, jak w ciągu 3 minut z rozpaczy, z wielkich łez, z największego smutku można przeskoczyć do wielkiej promocji swojego TikToka. Czy ten TikTok już jest taki zły? Czy można stracić życie przez TikToka? Tak, to prawda, ratowniku wodny. Jednym z twoich obowiązków, które są określone przepisami prawa, jest obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wyzwania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej i zapobieganie skutkom zagrożeń. Czy można wykonać te obowiązki prowadząc live'a na TikToku? No chyba nie. Po mojej interwencji, jak się dowiadujemy, można to jeszcze zmienić. Prezydent miasta Koszalina reaguje i zdyscyplinowuje ratownika o zachowaniu niezgodnym z jakimkolwiek moralnością. Co najważniejsze, będzie więcej kontroli na kopaliskach wodnych. Przykre jest to, że długo nie musieliśmy czekać, aby sytuacja się powtórzyła. O czym mowa? Mowa tutaj o transmisjach na żywo na TikToku, które
którą wykonują ratownicy wodni na plażach, na basenach, na zbiornikach wodnych w czasie i godzinach swoich pracy. Co powoduje, że nie są w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa. Jak długo nie musiałem czekać, sytuacja się powtórzyła już kilkakrotnie i będę na bieżąco egzekwował i wyciągał konsekwencje z tych wszystkich osób, które narażają życie ludzkie. Jedna prośba do was, kochani. Nie nagradzajcie tych ludzi giftami podczas transmisji na TikToku, gdyż opłacacie czyjś nieszczęśliwy wypadek. Na tą chwilę to by było wszystko. Ja was zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania materiału. Oczywiście widzimy się niedługo. Pozdro, Winny Life. Kurwa, youtuberzy, zajebani.